Bo mi tutaj bydło wyszło tutaj z tego i ale akurat za, poszły. Za firmą już? Tak, nie, no to jest do tego należy, proszę panią, bo to jest ta cała działka 7 hektarów, proszę panią. A tam wjedziemy, czy nie? Tak, można dojechać, bo tam do samego tego i te szambo, bo ja nawet byłem jeszcze zobaczyć. Pełne prawie jest wody, proszę panią. To dla zwierząt zagrożenie, dla wszystkich, nie? I dla ludzi nawet, bo ktoś by się pomylił, tak? No. Żaneta Walentyn, witam Państwa z Witowąża. Jestem w świetlicy w Witowążu, wypełnionej mieszkańcami Pobrzegi. Jest z nami także wójt gminy Czernikowo oraz kierownik delegatury toruńskiej Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Witam Panów, witam Państwa. Proszę Państwa, narzekacie Państwo wszyscy na działalność miejscowej firmy tutaj, Bioplast, która śmieci, która gromadzi odpady. Zacznijmy wobec tego od najbliższego sąsiada. Ja już z panem 10 minut temu rozmawiałam. Co konkretnie, czego się boicie? Bo ja wiem, że boicie się o zatrucie wód podziemnych, ale dlaczego? No firm gromadzących odpady jest wiele. Dlaczego boicie się akurat tej konkretnej? Jestem rolnikiem, Marek Sitek. Mieszkam w odległości 50 metrów od tej fermy, na której znajdują się w tej chwili już setki tysięcy ton śmieci, nie wiadomo, nieznanego pochodzenia. Nie wiemy dokładnie, co to jest, bo nie ma tam żadnej kontroli, kto to przyjmuje, czy jak w ogóle. To jest wszystko po prostu dzikie takie wysypisko. I na początku, pierwsze dni, jak żeśmy to zauważyli, były wykopane doły i w te doły zostały zwożone ciężarówkami śmieci i taka duża ładowarka Fadroma zawalała. I w tej chwili pojawiły się już szczury. I mieszkańcy mówili, że podczas właśnie zawalania tych śmieci był okropny fetor, nie? Ale no, trudno określić, co to było, bo my tam nie byliśmy i nie widzieliśmy tego, nie? Ale zgłaszaliście swój problem do Inspekcji Ochrony Środowiska. Tak, zgłosiliśmy i otrzymaliśmy jedno pismo, drugie i w tej chwili jest przedłużone do 9 stycznia, nie? Bo przyszło, że było, pierwsze pismo było, że do 11 grudnia, a drugie teraz jest do 9. Badanie, tak? Tak, badania i że analiza jest sytuacji. Trudny temat do wyjaśnienia, ponieważ jakiś tam problem jest. Nie wiadomo jakiego pochodzenia. Zapytamy wobec tego pana Marka Pawlika, kierownika delegatury toruńskiej Wojewódzkiej Inspekcji Pracy, przepraszam, Ochrony Środowiska. Panie kierowniku, jaki problem? Dlaczego mieszkańcy muszą czekać na analizę? Badacie sprawę, tak? Tak, dzień dobry Państwu. Kontrolę rozpoczęliśmy firmy Bioplast 20 października, zakończyliśmy 5 grudnia. Jakie są ustalenia na podstawie działalności kontrolnej inspektoratu? Po pierwsze, mamy jakby dwa okresy działania firmy Bioplast. Do uzyskania prawomocnej decyzji starosty na zbieranie odpadów, co miało miejsce w okresie drugiej połowy września i pierwszej połowy października. 30 września, jeśli się nie mylę, była tak. Zgoda. Mhm. I drugi okres, kiedy już firma działała z prawomocną decyzją starosty. Stwierdziliśmy, że na terenie firmy Bioplast, terenie, którym firma Bioplast zarządza, zostało zebranych kilkaset ton odpadów.
Wśród odpadów można wyróżnić tak zwane zmieszane odpady komunalne, można odpady tworzyw sztucznych, około 150 ton, tych pierwszych zmieszanych jest około 90 i około 380 do 400 ton odpadów odzieży, tekstyliów. Nie ma według naszej kontroli, według tego, co ustalili inspektorzy, nie ma tam odpadów niebezpiecznych, nie ma tam odpadów toksycznych, nie ma tam odpadów chemicznych. Na dzień dzisiejszy nie stwierdzamy, podkreślam, na dzień dzisiejszy nie stwierdzamy zagrożenia środowiska. Wyniki kontroli są takie, że właściciel został ukarany na tym etapie mandatem karnym. Za co? Jeśli... Za nielegalne gromadzenie, za naruszenie, po pierwsze, ale to warunków... Ma zgodę, czy nie ma zgody na tego rodzaju materiałów? Za naruszenie zgody starosty w zakresie tego, co starosta dopuścił, bo tu jest naruszenie warunków starosty, i za to, że działał bez zgody, gromadząc te odpady. No tak, bo te ciężarówki przyjeżdżały już zanim wydano tak zgodę. Jest. A na czym jeszcze polega to naruszenie? Naruszenie polega na tym, że mimo zgody starosty i mimo wyspecyfikowania w zgodzie starosty odpowiednich kodów odpadów, dowiózł odpady poza tym, poza tą zgodą, poza tymi wyznaczeniami. Czyli inny rodzaj inny odpadów. Rodzaj odpadów, jak również nie w tych miejscach, na które starosta pozwolił, je złożył. Czyli po pierwsze jest mandat karny, będzie wszczęte postępowanie celem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. W tej chwili materiał ten jest przedmiotem analizy prawnej i lada moment takie postępowanie zostanie wszczęte. Wczoraj, to jest 19 grudnia tego roku, wystąpiliśmy do starosty o podjęcie przez niego odpowiednich działań, które są w jego kompetencji. Panie kierowniku, ja czytałam to pozwolenie Starostwa Powiatowego w Toruniu na gromadzenie. Tam jest też odpadów. Tam jest też mowa o przetwarzaniu. Mieszkańcy twierdzą, że odpady nie są przetwarzane. Na dzień dzisiejszy firma Bioplast nie posiada pozwolenia na przetwarzanie. Nie ma tam nie zgody? Nie ma pozwolenia na przetwarzanie. Czy gromadzenie odpadów musi odbywać się w określonych warunkach, czyli na przykład na wybetonowanym placu? To wszystko tam jest rzeczywiście przestrzegane? W jakimś zakresie starosta udzielił pozwolenia na gromadzenie między innymi określonych rodzajów odpadów w miejscach na ten cel przeznaczonych, między innymi na powierzchniach utwardzonych. No właśnie. I tu jest naruszenie tych warunków. Aha. Naruszenie warunków starosty. I za to między innymi będzie, tak jak powiedziałem, wszczęte postępowanie celem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i ta kara pieniężna zostanie wymierzona. Ostatnie już wobec tego pytanie. Panie kierowniku, czy uda wam się wyegzekwować tę karę? Czy mieliście państwo kontakt z właścicielem, z zarządzającym tą firmą? Bo ja przyznaję, nie miałam żadnego kontaktu. Tam nie ma numeru telefonu, to znaczy numer, który jest nieczynny. Byłam osobiście w firmie, wszystko jest pozamykane na cztery spusty, nikt nie ma dzwonka. Po prostu wiem także, że tutaj państwo mają również problem z kontaktem z właścicielem tej firmy. Czy państwo możecie się z tą firmą kontaktować bez problemów? Czy na przykład nie wracają wam pisma, które wysyłacie do firmy? Są dwa aspekty jakby tej odpowiedzi. Pierwszy aspekt to jest taki, że rzeczywiście od początku współpracujemy z policją, z referatem kryminalnym policji w Lubiczu. I między innymi chyba dzięki policji, organom ścigania, ten kontakt dość szybko został nawiązany. Nie mamy jakiegoś większego problemu z kontaktem. Natomiast rodzaj tego kontaktu jest dla nas zaskakujący, bo rzadko się zdarza, że jednostka czy podmiot kontrolowany uchyla się od złożenia wyjaśnień, uchyla się bądź łamie prawo, między innymi każdy, kto zbiera odpady, kto przetwarza odpady, kto je unieszkodliwia, musi prowadzić ewidencję odpadów. Właściciel firmy tego nie czyni.
wyraźnie łamiąc. Czyli łamie prawo. Łamie prawo, ale za to poniesie konsekwencje. A ja pana chciałam zapytać, przepraszam, podchodzę tutaj teraz do stołu, bo mam zdjęcia zgromadzone przez mieszkańców, zrobione przez mieszkańców. Czy to jest zgodne z prawem? Czy ma na to pozwolenie właściciel tej firmy? Jak pan widzi, tutaj odpady, trudno powiedzieć, wygląda to na jakieś szmaty, a chociaż tak, być może jakieś folie, są zakopywane. Czy na to ma zgodę właściciel? Absolutnie nie. Takich czynności, takiego procederu nie może nikt wykonywać. To jest proceder wyraźnie łamiący prawo i za to firma właściciel powinna. A wzięliście pod uwagę, czy weźmiecie pod uwagę te zdjęcia, bo mi tutaj mieszkańcy mówili, że państwo byliście, robiliście odkrywki i niczego nie wykopaliście. Prawdą jest, że bodajże 20 października tego roku, a więc to był pierwszy dzień naszej kontroli w obecności pana właściciela firmy, dokonaliśmy takich odkrywek. Była to odkrywka poprzez wskazanie przez naszego inspektora weterynarii. Tak się złożyło, że również uczestniczył w początkowej fazie inspektor weterynarii, powiatowego inspektoratu weterynaryjnego. W miejscu przez nas wskazanym dokonano odkrywki i tam tego nie znaleziono. Nie wykluczamy, czy... No bo te zdjęcia, nie sądzę, żeby mieszkańcy natomiast fałszowali, okay, tak? Natomiast proszę zrozumieć, że ta kategoria jakby żądania państwa dokonania odkrywek jest poza kompetencjami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To ma charakter przeszukania i to należy do służb. Policja, prokuratura, tak? Prokuratura. Mhm. Ale państwo jakieś odkrywki już robili. Myśmy dokonali tej odkrywki, tak, we wskazanym, jeszcze raz powtórzę, we wskazanym miejscu przez nas, przez inspektorów weterynarii i inspektorów ochrony środowiska. A przez was, nie przez mieszkańców? Nie przez mieszkańców. W czasie kontroli dokonaliśmy tej odkrywki. Może byłoby sensowniej, przepraszam, że tak mówię, gdyby to mieszkańcy pokazali, gdzie były zakopywane te przyznaję, odpady. Przyznaję, myślę, że te wskazania przez mieszkańców zostaną uwzględnione przez organy ścigania. My takich kompetencji nie mamy. Gdybyśmy takie kompetencje mieli, byśmy to czynili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy wobec tego dalej do rozmowy z mieszkańcami. Państwo boicie się o wodę, o zanieczyszczenie wody. Gdzie jest najbliższe ujęcie wody? Ktoś z państwa wie? Już nie chciała do pana Marka Sitka podchodzić. Gdzie jest najbliższe ujęcie wody? Ja jednak bym się zwrócił do pana Marka, ponieważ to jest człowiek, który mieszka najbliżej. I tak jak inspektorat ochrony środowiska, nie wiem dlaczego nie chciał skorzystać z pomocy, podkreślam, z pomocy naocznych świadków. Na czyli przykład, ze wskazania mieszkańców, którzy to przecież widzieli, dokumentowali, więcej, widzieli gdzie były rzucane i rozprasowywane warstwami pierwsze, podejrzewamy, że najgroźniejsze odpady. Może teraz skorzysta. Może teraz skorzysta. Bardzo chętnie mieszkańcy zawsze współpracują z organami i kontrolnymi, i porządkowymi, tylko trzeba tego chcieć. Więc wracamy do wody, najbliższe ujęcie wody, jednak panie Marku... To jest w granicach tam 1000 metrów, nie no. I wokół jeszcze tej fermy są stawy, rowy, i które są połączone z jeziorami i to jest zatrucie dla całej gminy, można powiedzieć. Nie? Ja muszę państwu powiedzieć, że przed rozpoczęciem tego programu wjechałam na teren tego gospodarstwa, no bo tam bramy są dalej i właśnie pan Marek pokazywał mi, czyli pan najbliższy sąsiad pokazywał mi wielkie, niezabezpieczone szambo, wielkie, wypełnione wodą i śmieciami. Tam jakaś opona pływała, tam jakieś wiadro było plastikowe, jakieś śmieci przeróżne, no i wypełnione cieczą, płynem, nie wiem, deszczówką, czymkolwiek, ale niezabezpieczone, więc gdyby tam weszło jakieś zwierzę albo nie daj Bóg dziecko, człowiek dorosły, nawet jeżeli jest ciemno, to nie jest w stanie tego zauważyć, bo przecież to jest teren nieoświetlony, no to wydarzy się olbrzymie nieszczęście, więc widać, że teren jest zaniedbany i jednak chyba no, niekontrolowany. Ale mamy tutaj jest mnóstwo
mnóstwo z Państwa, więc ja bym chciała także z innymi osobami porozmawiać. Proszę moje bardzo. Moje nazwisko Adam Malnowski, sołtysem tu jestem. Ja bym chciał parę słów powiedzieć na temat pana inspektora, bo nie to, co on tu mówi. Może nie pana inspektora, ale w Wiosiu. Jesteście tak, niezadowoleni, tak, niezadowoleni z pracy, bo tak? Jeżeli żeśmy zgłosili to do Wiosiu, to Wioś był całkiem inny jak dzisiaj. Przyjeżdżał na drugi dzień, miał nas powiadomić, my mieliśmy jechać tam, pokazać dobrze, te miejsca. Dobrze, że przyjeżdżał na drugi dzień. Ale nie był do dzisiaj. Ja go nie widziałem jeszcze ani razu. Pan, to ja źle zrozumiałam. Pan mówi, że przyjeżdżał na drugi dzień po zawiadomieniu. Telefonicznie dzwoniłem do nich. No. Byli bardzo uprzejmi, inteligentni i powiedzieli, że na drugi dzień, jeżeli będą potrzebować, to przyjadą. I co, przyjechali? Tego. Nie byli u mnie do dzisiaj. I to jest bardzo nieprawda, co on tu mówi. Dlaczego nie no jak to przyjechać i szybko zgarnąć śmieci? A jeszcze muszę jedno powiedzieć. Na te wysypisko, które były zakopane, przywieziono 2 tyry ziemi czy piasku, żeby to wyrównać, bo widocznie się tam nie mieściły do środka. No i te zakopane, odpady nie zostały zbadane, tak, bo ich nie odkryto. Nam wyłącznie odkryto. Chodzi o te niezakopane, nie? Raczej te zakopane, śmieci, nie? Bo tam jest nie wiadomo, co tam jest. A te, co tu u góry, to widać to jest. I dzisiaj dopiero powiedział tu pan kierownik prawdę, że powinny być śmieci składowane na utwardzonym. Tak nam powiedział starosta, jak żeśmy byli u niego, nie? A się okazuje, że to są na piasku, na ziemi, bez zawieszenia. Stąd bez boicie dachu, się bez zanieczyszczenia wód podziemnych. To się nie tylko my boimy, ale tu wypowiedź pana wójta była też, że na pewno się tego boimy, nie? To no chodzi właśnie. Nam o to. Tak? Dziękuję śmieci, bardzo. Które zostały zakopane, bo te, co były przywożone później, to jest w paletach. To jest widać, co jest. A tam to było przywożone łódkami, to było kipowane i zagarniane. My nie wiemy, co to było. I nam chodzi wyłącznie o te śmieci zawalone. A skąd one przyjeżdżały, te śmieci? Rejestracje samochodów były z różnych części kraju. Spedycje woziły, tu tak. Mi ktoś podpowiada, tak? Oto ja do pana podejdę, jeżeli pan rozmawiał z jednym z kierowców, to bardzo proszę, zanim jeszcze oddamy głos panu wójtowi, moje nazwisko proszę. Purcelecki, rozmawiałem z jednym z kierowców, wiózł wtedy transport szmat ze Skarżyska Kamiennej. Także kierowca tłumaczył, że takie szmaty wozi się na spalarnię, na cementownię, a nie na takie składowisko. Zwłaszcza, także, że w okolicy są rolnicy, tak, macie od rolników swoje się pola wymaga uprawne. Różnych wymogów, a to są śmieci składowane na teren, który jest w ogóle nieprzygotowany. Na gołą ziemię, bo tam leży i przede wszystkim te śmieci, które były zakopane, są przyciśnięte hałdami teraz śmieci, co na wierzchu stoją. Także odkopać tych śmieci zasypanych w tej chwili nie da rady, bo są masą. Przykryte tą hałdą też, tak? Tak, tą hałdą. Aha, rozumiem. Wobec tego porozmawiajmy z panem wójtem, bo ja chciałam pana, panie wójcie, zapytać o to, czy były uwarunkowania środowiskowe, czy gmina się godziła na to, pan wójt Zdzisław Gawroński, wójt gminy tak, Czernikowo. Jeśli chodzi o te decyzje, tutaj nie ma potrzeby decyzji środowiskowych. Nie ma. Zresztą tutaj Bioplast, Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne już miało taką decyzję w 2000 roku wydaną, w 2010 odnawianą, w 2016 po raz kolejny otrzymał tutaj od starosty czy tam od powiatu taką decyzję na zbiórkę odpadów. Oczywiście wcześniej tego nie czyniono, czy może czyniono na małą skalę. No teraz to się nasiliło w ogromnym tutaj mierze. Jesteśmy tu zbulwersowani tą sytuacją. Podzielamy tutaj oczywiście troskę mieszkańców Witowęża i gminy, bo jak tutaj państwo mówicie, to jest zagrożenie dla też środowiska, bo nie wiemy, co tam zakopane jest pod spodem, pod tą ziemią, bo zdjęcia są tutaj. Też prosiliśmy Lasy Państwowe, żeby, bo akurat tak się składa, że tam jest blisko kamera i jest możliwość monitoringu tego aha. terenu, ale do tej pory też nie mamy jakiejś tej informacji, to jest z Lasów Państwowych. Mam nadzieję, że to się pojawi. No niestety tutaj Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne wykorzystuje w sposób trochę bezczelny, czy te luki w przepisach prawnych, czy no niedoskonałość postępowania administracyjnego, bo to nie jest tylko przypadek tej obecnych śmieci, czy tam tego wysypiska, ale także tych bloków, czy innych działań, które Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne prowadziło przez wiele lat. O blokach zaraz będziemy także rozmawiać. Także jeszcze... to jest cały ciąg zdarzeń, gdzie tutaj no, wykorzystuje się to niedoskonałość naszego prawa, właśnie postępowanie, procedury prawne. No i no, wiele instytucji tutaj prowadzi działania.
Po sesji Rady Gminy, na której tutaj byli przedstawiciele WIOŚ-u, wcześniej jeszcze policji, na poprzedniej sesji Rady Gminy, rozmawialiśmy o tym, było spotkanie w powiecie z panem starostą. Ja byłem obecny, była obecna Inspekcja Ochrony Środowiska, była policja, prokuratura. No, miano podjąć działania intensywne, to było gdzieś 9 chyba listopad, z tego co pamiętam, czy 8 listopad, zaraz następnego dnia po sesji. No i to już minęło ponad miesiąc czasu, no nie mamy przynajmniej protokołów oficjalnych. Tutaj słyszymy dzisiaj, że ten protokół pójdzie do starosty, pewnie może dzisiaj dojdzie, czy bo wczoraj został wysłany. Policja no, w tym jakieś postępowanie toczy. Tutaj na szczęście tutaj dla nas wszystkich mamy ustalonych dostawców tych śmieci. To są 3 firmy, które dostarczają tutaj. Skąd? Policja, z jakich miast? Policja nie chce powiedzieć. Ach, nie chce powiedzieć. To proszę pytać rzecznika prasowego policji. Tutaj nawet nie podano na tym spotkaniu, ale ustalone są 3 dostawcy. Jak to państwo mówicie, te firmy, te samochody, które przywożą, są to no, firmy spedycyjne, które gdzieś tam po prostu wybierają transporty i przywożą. Mają oczywiście odpowiednie zezwolenia. Jest to naprawdę ogromny problem dla gminy. Nic sympatycznego, bo to jest no, teren Natura 2000, nie może nie Natura 2000, ale strefa ochronna Cichocinka, bo no powiedzmy właśnie. Tory kolejowe, skraj tak. lasu, tutaj jest no, nieciekawie. Ale no, my jako gmina jesteśmy na końcu tych możliwości prawnych. Decyzje nie my wydawaliśmy, tylko powiat. My podjęliśmy działania już na początku września, czy tam tego 13-14, po pierwszych sygnałach mieszkańców. Nasi strażnicy tutaj kontrolowali, a też nie mamy prawa wejść na zakład, bo jest to teren, powiedzmy, no, prywatny, nawet no, asyście policji. Nasi strażnicy tam porobili zdjęcia, porobili dokumentację, no i zgłosiliśmy to służbom odpowiednim. Mam nadzieję, że to lada dzień się skończy, ale to też, jak rozmawialiśmy o tym spotkaniu pana starosty, to też tak nie będzie, ten protokół trafi do starosty. To dopiero firma Bioplast zostanie wezwana do uporządkowania tego terenu, z likwidacji tych odpadów, które nie były w decyzji przewidziane. I po tym, jeśli tego nie zrobi, dopiero zostanie wczęte procedury no, cofnięcia decyzji. I od tej decyzji też może się odwołać do sądu administracyjnego. Także to postępowanie administracyjne toczy się przez kilka lat niestety. Panie wójcie, pan wspomniał, że no, firma łamie prawo już od dłuższego czasu. Od jakiego? No to tutaj państwo mówicie o tych początkach, to jest no, początek 92 rok, wówczas dawne SKR, Spółdzielnia Kółek Rolniczych podzieliła się na dwie części. SKR taki typowo rolniczy, pozostawiające sobie budynki w Czernikowie i Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne, wówczas to się tak nazywało, biorące dawną fermę Witowężu i te budynki PSKR-owskie. I oni, no jak gdyby te dwie części, powstało 2 prezesów i 2 działalności gospodarcze. No jeśli chodzi o ten SKR, ta część czernikowska czy mazowiecka, posprzedawano ten majątek, ktoś tam prywatny wszedł, a tutaj no była próba, czy jest próba prowadzenia działalności gospodarczej. No i jest to próba prowadzenia działalności gospodarczej, nieskuteczna, ale to spółdzielcze gospodarstwo rolne utrzymuje się już od 20 kilku lat, niby prowadzą działalność gospodarczą. Ale taką niezgodną z prawem od kiedy? Od kiedy to, coś wie, pana pani, zaniepokoiło? Dobrze, bo pan nie jest prokuratorem, nie jestem policją, ale no, tu jest szczególnie naginanie przepisów prawa, niedoskonałości naszego prawa, nie? Od jakiego czasu? No to jest właściwie od początku, to jest ze 20 lat. Jak te. Wie pan, dlaczego tak wypytuję? Dlatego, że starosta dał zgodę ponowną, bo wiele lat, tak, to jest trzecia z kolei zgoda. Ja tu słyszę od wszystkich państwa, że firma jest, tak państwo mówią, niepewna, niekontrolowana. Pan kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska delegatury w Toruniu mówi, że tam można wejść tylko z policją. Tak, skądinąd wiem, że państwo też macie problem z kontaktem z tą firmą. Tak. Więc jak to się stało, że tak niepewna firma 30 września, to nie jest pytanie do pana, tylko do starosty, 30 września dostała pozwolenie na dalsze funkcjonowanie, gromadzenie redaktor, tego wszystkiego? No, ta firma niby prowadzi działalność oficjalnie, bo jest w KRS-ie zarejestrowana, no, tak. Ale no, też się dziwię tutaj innym instytucjom państwowym, gdzie potrafią no, biednego podatnika ścigać, Urząd Skarbowy, Izba Kontroli,
Skarbowej, no nie prowadzi działalności, nie sprawdza, nie weryfikuje sprawozdań finansowych. No są bo tutaj zaległości, podatki. Oczywiście są zaległości u nas w podatkach. My występujemy do Izby Skarbowej, do Urzędu Kontroli Skarbowej. No nie są podejmowane żadne działalności. No, mieliśmy przykładki, że jakiś tam sklep drobny, który tam się pomylił może w policzeniu tych metrów kwadratowych swojej powierzchni handlowej. Była kontrola Urzędu Skarbowego, oczywiście dostał domiar, do nas przyszło pismo. No tutaj nie ma tych działań, nie wiem. Czyli wy informujecie jako gmina, tak, Urząd Skarbowy, tak, że ten pan zalega z podatkami, tak, że macie problemy. Jeśli chodzi o podmioty prawne same składają deklaracje podatkowe. My nie mamy prawa, jak w przypadku podatników indywidualnych, wystawić deklaracji z góry. Mm-hmm. On jest zobowiązany sam to złożyć. Jeśli tego nie złoży, nie składa. To my zawiadamiamy urzędy, no i nie ma odpowiedzi. I nieskutecznie. Ale potem pytacie, dlaczego Urząd Skarbowy nic z tym nie zrobił? Oczywiście piszemy pismo, ale to zostaje bez odpowiedzi, nie? Jak to możliwe? Tak, to nie ma kontroli tutaj. Tu pan zapytał, czy Urząd Skarbowy nie odpowiada na państwa monity? Nie odpowiada. Nie odpowiada Urząd Skarbowy. Zapytamy Urzędu Skarbowego, dlaczego nie odpowiada na państwa monity. Czyli gmina, chociaż dzieje się to wszystko na terenie gminy i pan ma z tym mieszkańcy i pan jako włodarz gminy wielki problem, ma pan związane ręce. Tak, pan nie może zrobić. Nie możemy za wiele zrobić, bo mówię, czekamy na deklarację podatkową. Nie mamy tej informacji, co tam się dzieje. Trudno tutaj zrobić. To państwo w państwie jest? Ale są przepisy prawa, które ograniczają działanie gminy, nie? No tak, ale są też przepisy prawa, na przykład podatkowego, które są ewidentnie łamane i służby i instytucje powołane ku temu nie egzekwują. Być może tutaj firma Bioplast wykazuje, że zerowe dochody ma i zerowe, jakoś się rozlicza z Urzędem Skarbowym, bo to najważniejsze są podatki dla państwa, gorzej jest innymi podatkami. Wiem, że też są hipoteki pozakładane na różnego rodzaju banki, czy na bloki, jak tutaj państwo mówiliście, tak samo tutaj na tą działkę, jest hipoteka wpisana na potężną kwotę, także tutaj inne instytucje przynajmniej próbują coś zrobić, ale tak się dzieje, jak się dzieje. Niestety nie możemy tu za wiele zrobić. Nie? I ostatnie już wobec tego w tej sekwencji pytanie do pana. Panie wójcie, zapytam pana o to samo, o co pytałam pana kierownika WIOŚ-u. Czy wy możecie się w ogóle skontaktować z tą firmą? To jest mała gmina, ale macie możliwość? Utrudniony jest dostęp. My tam byliśmy kiedyś z pracownikami Urzędu Gminy. Jak pani redaktor też stwierdziła, bramy zamknięte są na łańcuchy. Tak. Gdzieś tam psy jakieś biegają po tym terenie. Nie ma dzwonka. Trudno jest tam dostać się, niestety. Nie? A pisma, które wysyłacie, są odbierane, czy wracają? Oczywiście są nieodbierane. Nie? Wracają do Urzędu Gminy. Mimo, że to jest właściwie kilka kilometrów dalej. Ale są nieodbierane. Nie? Z centrali gminy. Dziękuję wobec tego. Proszę państwa, tutaj są... Czyli co? Czyli sytuacja wygląda na zupełnie niemożliwą do rozwiązania. Przecież żyjemy w państwie prawa. Proszę bardzo. Jan Rudewicz. Obecnie Czernichowa ulica Kępiacz, tak naprawdę Kępiacz 6, bo sądząc z drogi, jaką mamy od szosy, to raczej Kępiacz 6, a nie Czernichowa. Ale nie mówimy o drodze dzisiaj. I dobrze, że nie mówimy, bo byłby to wstyd. Natomiast wracając do sprawy śmieci, fundamentalnym pytaniem jest pytanie o równość wobec prawa. Bo wydaje nam się, że jest to część zjawiska tej patologii, który toczy w tej chwili nie tylko tą gminę, ale w ogóle Polskę, że są równi i równiejsi, są kontrolowani i niekontrolowalni. I spółdzielnia Bioplast to jest przykład niekontrolowalności. Czyli równiejszego. Równiejszego i skutecznego od ponad 20 lat rozkradania majątku narodowego, nie tylko terenu po byłej tuczarni, który nie jest terenem, gdzie pan prezes prowadzi działalność charytatywną. On z tego dobrze żyje, ponieważ tam były tysiące ton rur, różnego typu urządzeń, a druga sprawa jest to sprawa bloków, które są też częścią majątku tuczarni, po byłej tuczarni, bo mieszkają tam byli pracownicy tuczarni. I to też jest część tego majątku. To trochę na razie sprawa wygląda tajemniczo, bo już wiemy, że tam na terenie firmy Bioplast są zgromadzone odpady, nie wiadomo co z nimi zrobić. Kontrola, przynajmniej ta pierwsza WIOŚ-u nic nie wykazała. O tym wszystkim już mówiliśmy. Natomiast państwo mówicie, że od lat 90. tam już coś złego się dzieje. To kiedyś była spółdzielnia spółek rolniczych, prawda? A potem nastąpiły przekształcenia.
wykształcenia. Kto z Państwa mógłby mi powiedzieć, jak wyglądała historia tej firmy? Bo wiem, że Państwo macie też do tego zastrzeżenia. Pan? Mówimy o majątku. Tomasz Lewandowski, mieszkaniec wsi Czernikowo. Mówimy o majątku byłego zakładu spółdzielni kółek rolniczych, SKR-u, w którym tutaj znacząca liczba mieszkańców pracowała. No i w latach 90. doszło do upadku tego przedsiębiorstwa i... Jak wielu innych tego typu. Jak wielu innych, tak. I w tamtym czasie firma Bioplast weszła w zarządzanie, tak jak pan wójt wspomniał, tej części byłej tuczarni i bloków PSKR-owskich. No i wielu dzisiaj zadaje sobie pytanie, jak to się działo, że ta firma, jak się okazuje, niekontrolowana, nie prowadząca, tak jak się okazuje w przypadku śmieci, ewidencji, co ona przyjmuje. Jak to możliwe, że firma, która w taki sposób działa, tak długo, bo ponad 20 lat, tu sobie znakomicie żyje, prosperuje, osiąga dochody. I tu ja chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź pana wójta, który twierdzi, że to nasze prawo i przepisy nie zezwalają na podjęcie działań. I tu mam pytanie do pana wójta, ponieważ na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a konkretnie artykułu 78, mógł podjąć działania i co prawda na 3 dni w pierwszej fazie zatrzymać działalność tej firmy. Mało tego, ta ustawa nadaje możliwość nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Ale co konkretnie a więc mógł byłby pana skuteczny zdaniem w tym momencie, pan wójt, zatrzymać konkretnie? Działalność wtedy, kiedy była najbardziej intensywna zwózka tychże śmieci, czego się wszyscy mieszkańcy tu domagali. I wtedy właśnie no, rozkładano ręce, mówiąc właśnie tak, jak to dziś słyszymy, że prawo nie zezwala. No, ja uważam, że jednak prawo zezwala. Jest tylko pytanie zasadnicze, co sprawia, że nie chcemy z tego prawa korzystać. Pan się powołał na określony artykuł. O czym mówi ten artykuł? Mówi on o tym, że jeżeli pan wójt dokładnie weźmie wiedzę o działalności szkodzącej środowisku naturalnemu, zagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców, ma prawo podjąć działania w postaci zatrzymania natychmiastowego działania takiej firmy. Ponadto ma obowiązek poinformować wyższą instancję i zobowiązać do podjęcia działań. I tu muszę powiedzieć, że pan wójt taki ruch wykonał, bo w piśmie z 20 października informuje pana starostę, powołując się na inną ustawę, artykuł 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o składowaniu odpadów. I tu jest pytanie następne do pana starosty z kolei. Dlaczego pan starosta na podstawie tej ustawy, tak jak słusznie zauważył pan wójt i skierował do niego sprawę, nie podjął dalszych działań? Mówię tu o sytuacji takiej, że jeżeli nawet podjął, o czym dokładnie nie wiemy, to działalność tej firmy kwitła w najlepsze, a prezes śmiał się z okolicznych mieszkańców, mówiąc, że i tak mu nikt nic nie zrobi. No, jest to sytuacja arcydziwna, ale to jest niecała sprawa, bo ja mam następne pytanie do pana wójta i chciałbym się zapytać przy tej okazji, czy ta firma jest płatnikiem jakichkolwiek podatków na rzecz gminy? Jeśli tak, to na jaką kwotę wobec gminy ta firma zalega? No, proszę bardzo, panie wójcie. Odnośnie tej pierwszej sprawy, oczywiście pan tutaj podaje nieprawdę, jeśli chodzi o swobodę działalności gospodarczej. Zresztą pan dobrze zacytował, że jeśli weźmie wójt, prezydent tam wiedzę o tym, że to zagraża życiu i zdrowiu. Jak państwo słyszeliście przed chwilą, pan inspektor stwierdził, że te odpady, które tam są gromadzone, nie zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców, bo takiej informacji tutaj nie ma. Jeśli chodzi o podatki, trudno powiedzieć, jak państwu mówiłem, ponieważ podatnik, osoba prawna składa deklarację sama podatkowe, określa swoje stopień naliczenia podatku. My na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie to są podatki, które tutaj firma nam powinna zapłacić. Także Nie składa deklaracji podatkowych, także nie wiemy, jakie to są podatki. Zresztą na dobrą sprawę, jak państwo wiecie, też ta działalność gospodarcza nie jest prowadzona. Jeśli typowo o grunty rolne, to są 5., 6. klasa, to jest z mocy ustawy. Jeśli chodzi o same grunty rolne wyłączone, jeśli chodzi o tą działalność gospodarczą, jest to około 70 arów pod tą działalność gospodarczą. I tutaj no, nie mamy deklaracji podatkowych i trudno nam powiedzieć, jakie to jest zaległości. Urząd Skarbowy
Państwowy, który mógłby tak. Wam pomóc, powinien oczywiście Wam pomóc, powinien kontrolować, nie reaguje. Powinien weryfikować sprawozdania finansowe. No każdej firmy weryfikuje, no tutaj nie ma takiej weryfikacji. No ale ja rozumiem, że gdyby nawet ten pan wykazywał zero dochodu, to wy jako gmina, której należą się podatki, powinniście taką informację otrzymać z Urzędu Skarbowego. Sobie, niczego nie żądajcie, bo on niczego nie zarobił, tak, co oczywiście. Wydaje się dziwne, bo pieniądze na pewno firma no, wzięła za składowanie tych odpadów. Pewnie tego charytatywnie nie robi oczywiście. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała jednak wrócić do sytuacji tych bloków, proszę Państwa, bo to też jest interesująca sprawa, a czasu mamy już niewiele. Są z nami jeszcze dobrze, bardzo proszę. Ja tu jestem dla Państwa. Proszę bardzo. Ja mieszkam jako drugi sąsiad po tu panu Sitkowskim. Czyli też bliski sąsiad firmy Bioplast. Jako drugi. Trzy no, metru będzie. Jeśli tu pan wójt i ten pan przedstawiciel mówi, że te odpady w ogóle nie szkodzą dla społeczeństwa, dla nas, to jest nieprawda. Pan, to mówi to przedstawiciel Wiosiu. To jest owijanie w bawełnę. Ja mogę powiedzieć, że my o co się bamy? O siebie samych, ale i o nasze pokolenia. My mieszkamy 300 metrów, jak przywieźli te śmierdzidło, to trzeba było okna zamykać. Drzwi zamykać, nie można było wyjść na dwór i to tygodniami to śmierdziało. A to było przygotowane już dawno temu. On sobie zrobił piaskownię, piachu nawybierał, że tam doły cholera 10 metrów i tam te śmierdzidło wywalił. Tam były smrody takie. I szpital, i masarnie jakieś, i cmentarz. No nie wiadomo z jakiego ale to pochodzenia. Ale cmentarz to musi mi pan wyjaśnić. Pani, no tak wyglądały, jakby nieboszczyki jakieś byli, albo coś, no ja nie wiem, co tam było. Rozumiem. Przejdźmy wobec tego. Gospodarz tak. Jak wywiezie gnojowicę czy coś na pole. No to rozpoznajecie zapach. Godzinę czasu i już jest normalnie. A tu śmierdziało, ale my się o co boimy? Że szczury już po drogach, już szczury chodzą. A jak przyjdzie lato, jak się zrobi ciepło, to my tu z tych małych wioseczków to będziemy musieli uciekać, bo tu nie da rady mieszkać. Jeszcze bym co inne dodał. Ten człowiek to jest, żyje bez kary, bez miary. Gospodarz nie ma co na ogień włożyć, pójdzie do lasu, konieczka obali, jak goleś nas raz łapie, to dostanie rok czasu siedzieć. A ten drań hektary pola powalał lasów, jemu nic za to. Przyjedzie leśna straż, pojedzie, jemu jest wszystko wolno. Też człowiek bezkarny. Ja nie wiem, co za figura jest. Wobec nie tego, ma na to odpowiedzi. Teraz ostatnie... Drugie powiem. Ale to już ostatnie, mówiłem bo ja muszę do bloków. Że ja jestem już, mam 75 lat, jestem po zawałach. Ja się boję po drogach chodzić. Czy to czasy niemieckie za Niemców? Trzeba było się bać, a teraz, żeby się w dzień bać, iść, bo taki dure niedzie pijany, ja wiem, co on ma w kieszeni, a może pistolet albo nóż. Ale albo pan co. Mówi, że ów pan, nie obrażajmy tutaj jednak, bo nie wolno nam to nie nikogo jest obrażać. To... Jeździ nietrzeźwy? Tak. A jaki jeździ? To trzeźwy jeździ? I policja? Pijany obala się na drogach, że leżał na drodze, aż go sąsiad poratował. I policja zawiadamiacie policję? Policja przyjechała, on potrafi przy policji mandat pożyć. On się nie boi niczego. Też i dalej ma prawo skarny. Jazdy? Trzeba dalej ma prawo powiedzieć. Jazdy? Dobrze, przejdźmy teraz prawo do bloków, bo ja tu Państwu obiecałam, że ja chociaż ostatnia... Niego, bo drogę mi zabrał, co droga 200 lat była. Dobrze, i teraz bloki. Drogę zabrać. Pan jest mieszkańcem bloku. Sędzina przyjechała z Wrocławka. Ale teraz pozwólmy sąsiadowi. Dobrze. Nie da pani wypowiedzieć? To nie, bo kończy sędzina się audycja. Sędzina przyjechała z Wrocławka ze sądu okręgowego, co miała pracować za Szymańskim. Bo on wezwał tą wizję. Ona niestety przyjechała, stwierdziła wszystko, powiedziała nie. Ta droga jak była, tak musi być. A dobrze. Dlaczego nie ma tej drogi? Proszę pana, teraz nie o drodze, teraz o blokach. Ja proszę, dobrze, ale mamy tu mieszkańców bloków, które należały kiedyś do gminnej spółdzielni i potem przeszły na własność właściciela Bioplastu. Ja mówię w dużym skrócie. I państwo, właściciel Bioplastu popadł w długi. Państwo jesteście teraz, jakby zostaliście sprzedani razem z blokami, tak? Mieszkaniami, tak. Jan Damski. Gdzie się ta ferma podziała? Ja pracowałem od samego początku, nawet budowałem tą fermę i pracowałem również na budowie bloków i później zostałem tutaj
jako zatrudniony w SKR-ze na tej fermie. No i pracowałem 15 lat. To była praca, wiadomo, przy obsadzie 6 tysięcy sztuk ta ferma miała. Ciężka praca. Ja przepraszam, musimy się zbliżać do końca, bo kończy się audycja. W każdym razie sytuacja wygląda tak, że nie możecie wykupić mieszkań, tak jak chcieliśmy inni mieszkańcy. Chcieliśmy wykupić mieszkania, bo wydawałoby się, że mamy jakiś w zakupie pierwokup, nie? No. Ale oczywiście on się na to nie godził i w końcu wziął pożyczkę pod zastaw tych mieszkań. Mm-hmm. Oczywiście to było z góry założone, że on tam nie myślał o tym, żeby spłacać to. To nawet mu przez głowę nie przeszło. I kto teraz jest właścicielem? Teraz to jest jakaś firma z Rzeszowa. Podwyższają wam czynsze? Oczywiście, to jest 700 zł miesięcznie płacić za to mieszkanie, co... Praktycznie to mieszkanie jest uzbrojone przez mieszkających tam. No bo wy budowaliście, tak jak pan mówi, te... Ale nie, to uzbrojone jest wewnątrz. To znaczy tak, nie ma... Komin runął to już gdzieś blisko Musimy 20 lat. Musimy kończyć. I każdy musiał sobie uzbroić to mieszkanie w ciepło. Ja rozumiem, że państwo macie tutaj znacznie więcej problemów z firmą Bioplast. Obiecuję państwu, że dzisiaj będzie druga część. To także słuchaczom mówię w tej chwili, że druga część, dokończenie tej sprawy dziś o 16.30 w audycji Bliżej Życia i na pewno do sytuacji Bioplastu i mieszkańców będziemy wracać. Żaneta Walentyn, dziękuję państwu, do usłyszenia.